tym filmie pokażemy, jak wykonać półkę na buty z odzyskanego drewna paletowego. Będziemy potrzebować 3 palet, 2 kantówek mierzących 30 mm na 30 mm na 200 cm, miarki, kątownika stolarskiego, ołówka, piły, szlifierki, papieru ściernego, wkrętów i wkrętarki. Zacznij od demontażu palet. Aby zobaczyć, jak się to robi, obejrzyj film Demontowanie palety. Pierwszy etap pracy polega na przycięciu drewna. Przygotuj 6 desek po 120 cm, 4 deski po 60 cm, 3 deski po 54 cm, 9 desek po 50 cm, 8 kantówek o długości równej szerokości 3 desek palety. Teraz oszlifuj wszystkie deski. Złóż razem 3 deski 120 cm na podłodze. Przykręć do nich wcześniej dociętą kantówkę 7 cm od końca. Kolejną kantówkę na 42 cm. Następnie na 77 cm. I ostatnią na drugim końcu złożonych desek. To samo wykonaj z pozostałymi 3 deskami 120 cm. Przykręć deski 50 cm do kantówek. Zamocuj 3 deski 60 cm na górze mebla. Teraz przykręć deski 54 cm z przodu. Służą jako maskownice kantówek stanowiących podparcie. Przykręć ostatnią deskę. Twoja półka na buty jest gotowa.